Za chwileczkę, za chwilę, pan... Cytując klasyka, piękna idea. Pan poseł Grzegorz Braun coś tam się tu pomyliło. Przepraszam pana posła. Proszę już, pani jest, proszę bardzo. Przepraszam pana. Pani poseł Senyszyn, szkolnictwo narodowo-katolickie, piękna idea. Można by klasyka zacytować, ale niestety pod rządami grupy rekonstrukcji historycznej sanacji mamy tendencję do centralizmu, zamordyzmu i to jest tego przejaw. Lex Czarnek. Doczytałem się w wywiadzie, którego udzielił pan minister, że nie znalazłszy czasu na konsultacje z posłami, znalazł ten czas, by konsultować się z panią prezydent, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, Renatą Kaznowską. Bardzo proszę o wskazanie jakichś śladów w dokumentacji, w pracy ministerstwa, jakaś notatka z tej rozmowy, czy może jakiś protokół zgodności światopoglądowej. Poprzedniczka pana ministra na tym stanowisku z ubolewaniem stwierdziła, dzieci wyciekają nam z systemu. No i właśnie Czarnek łata. A ja mówię szczęść Boże wszystkim, którzy powiększają wyciek dzieci z systemu przez organizację edukacji domowej. Pani poseł Paulina Henik-Kloska, Polska 2050.